What's wrong? Snake! Snake! Witamy w 25. odcinku Gorących Krzeseł. Jest to podcast poświęcony grom komputerowym, czasem też jakimś krzesłom, czasem jakiejś stolarce. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. A ze mną powitajmy na kanale Krzysztofa Cerana. Cześć, to ja. I wspominałeś, że chcesz dzisiaj porozmawiać o jakichś strategiach? Co to w ogóle jest? Tak, bo pomyślałem sobie, że mamy taką nadzwyczajną sytuację, że nagrywamy tylko we dwóch, więc potrzebujemy jakiegoś takiego kameralnego, wręcz intymnego tematu, a taka strategia to wiesz, to jesteś tylko ty, komputer, 100-tysięczna armia, 200 tysięcy przeciwników i od razu robi się tak nastrojowo. Tak, te krzyki umarłych, krew lejąca się po polu bitwy. Pamiętam początek gimnazjum. To mnie wyrzeźbiło w takiego człowieka, jakim jestem dzisiaj. No właśnie chciałem o tym z tobą pogadać, bo strategia to jest taki gigantyczny temat, jak się nad tym zastanowić, a jednocześnie ja bardzo długo, mam na myśli podstawówkę, gimnazjum i jeszcze kawałek, miałem w głowie taki bardzo prosty obraz. No strategie? Jasne. Turowe albo RTS-y. To są strategie. Koniec. I dopiero musiało minąć więcej czasu, zanim załapałem, że jest jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy od, wiesz, starożytnych Persów i szachów i planszówek i gier karcianych przez te wszystkie strategie. Jak sobie teraz myślę o strategiach, jak o tym w ogóle rozmawiać? Przecież są takie, które są niemalże grami logicznymi, są takie, które są, wiesz, zarządzasz całymi armiami, albo tylko pojedynczym żołnierzem, albo to jest po prostu taki gigantyczny temat, o którym jedyne, co mogę powiedzieć proste, jest to, że lubię je. Lubię strategie. Ja mam tak samo. One są bardzo zróżnicowane, ale powiem ci, że przez pierwszych ileś lat grania, może kilkanaście, tak, jeżeli mówiłem gra strategiczna, to miałem na myśli coś w stylu StarCrafta, Warcrafta, jeszcze była jakaś gra taka 2410, jakaś taka data z przyszłości. To była gra, którą kupiłem. Kojarzę, o czym mówisz. Za ciężkie pieniądze ją kupiłem, ale nie chodziła na moim komputerze, więc po prostu leżała sobie przez lata, a jak już ulepszyłem komputer, to już były kolejne części Warcrafta, więc już nawet nigdy jej nie zainstalowałem. Bardzo żałowałem, bo nawet szliśmy specjalnie z tatą do sklepu z powrotem z tą grą, żeby dowiedzieć się, czemu ona nie działa. No, wie pan, ma pan za słabego kompa, no. Tak, to był przepłakany wieczór. No ale wracając do tematu. Dla mnie jedyną formą gier strategicznych to właśnie były takie strategie, takie od góry, budowanie miasta, produkowanie jednostek i walka z bezimiennymi robotami tudzież potworkami. No ale potem pojawiło się Jagged Alliance 2. Ale nie powiem, żebym traktował tę grę jako strategiczną. To był po prostu dla mnie jedyny w swoim rodzaju Jagged Alliance, po prostu grałem w Jaggeda, graliśmy w to 3 lata, wymienialiśmy się sposobami, odkrywaliśmy nowe taktyki, ale nadal nie traktowałem tego jako grę strategiczną. To było po prostu dla mnie, miałem postaci, była mapa i tam podbijało się miasta, ale no mówię, nie patrzyłem na to z tej strony. Dopiero później, jak ten rynek się rozszerzył, jak ten typ gier stał się bardziej jeszcze popularny i bardziej urozmaicony, wtedy jakby zacząłem spoglądać na to z innej strony. No dobra, bo pomimo tego, że to jest taki ogromny temat, ja sobie wymyśliłem kilka takich, że tak powiem, binarnych podziałów, o które mogę cię zapytać, żebyśmy mieli jakikolwiek wstęp, jakąkolwiek strukturę. Więc zacznijmy od początku. Turowe czy RTS-y? Czy masz jakieś preferencje w tej kwestii? W tym momencie turowe. Kiedyś bardziej RTS-y lubiłem, ale w tym momencie turowe zdecydowanie. Bo XCOM, tak, to dużo wyjaśnia. No ale przed chwilą sam mówiłeś o Jagged Alliance, którego grałeś naście lat przed tym XCOM-em. Tak, lubiłem Jaggeda wtedy, to była jedna z moich ulubionych gier, ale nadal RTS-y były moim ulubionym gatunkiem jako takim. Okej. Okay. Muszę ci powiedzieć, że ja z RTS-ami nigdy się za bardzo nie lubiłem. To znaczy, z takich najbardziej klasycznych grałem w Dune 2. To jest jakby RTS jeszcze zanim ludzie mówili o RTS-ach, bo to jeszcze wyprzedzało Warcrafta. Grałem w drugiego Warcrafta odrobinę, grałem w trzeciego Warcrafta, chyba udało mi się przejść jedną kampanię.
I to jest zasadniczo całe moje doświadczenie z takimi bardzo klasycznymi RTS-ami, bo tak to zawsze wolałem turówki jako te gry, gdzie mogę się zastanowić nad tym, co właściwie się dzieje, a nie po prostu klikać jak opełtany po całym ekranie. Ale wiesz, to ciebie może zniechęca to, że naoglądałeś się może jakiś rozgrywek w StarCrafta, gdzie ludzie mają to po prostu wyćwiczone? Nie, nigdy ich nie oglądałem. A, no okej, w każdym razie, jak przechodzisz zwykłą kampanię w powiedzmy w Warcraftie trójce, to ja nigdy nie czułem czegoś takiego, że o Boże, tyle rzeczy muszę zrobić i muszę klikać jak szalony. Nie, spokojnie sobie rozbudowywałem wszystko, budowałem drużynę, później jakieś dwa oddziały wysyłałem na zwiad, była jakaś walka. Owszem, jak się zaczęło coś więcej dziać, no to trzeba było jakoś zarządzić tym wszystkim, ale pod skrótami klawiszowymi miałem rodzaje jednostek przypisane i po prostu dawałem rozkazy i to nie było tak, że musiałem się jakoś wyjątkowo śpieszyć. Owszem, przy rozgrywkach internetowych jest to szaleństwo, ale przy zwykłej kampanii? Nie. Jak wyjdzie teraz nowy Warcraft 3, to sobie go koniecznie kup, bo będzie zremasterowany. To mogę ci polecić. Nie chcę. Znaczy, powiedziałem ci przed chwilą, że grałem w Warcrafta 3. Ale przeszedłem jedną kampanię pierwszą tylko kampanię, cokolwiek to było. Przeszedłem pierwszą kampanię w StarCrafcie, cokolwiek to było. Ja po prostu nie czuję, gdzie jest strategia w strategii czasu rzeczywistego. No po prostu muszę sobie nabudować kupę jednostek i rzucić ją na przeciwnika. I to mnie jakoś niespecjalnie interesuje. W każdym razie, jeszcze, żeby nie wydawać się uważ takie szczegóły, więc no tak, jeszcze StarCraft. Więc to były takie jedyne czyste RTS-y, w które grałem. Tak poza tym są gry, które są nominalnie czasu rzeczywistego, ale w praktyce są kompletnie niepodobne do klasycznych RTS-ów, bo mam na myśli, no nie wiem, Total War, który warstwę strategiczną, przepraszam, gospodarczo-strategiczną ma turową, ale same bitwy rozgrywasz w czasie rzeczywistym, ale z aktywną pauzą, chyba że jesteś masochistą i wyłączasz sobie tę opcję, co czyni tę grę, no nie chcę powiedzieć, że zamienia ci bitwę w turówkę, bo jednak nie, no ale zawsze możesz sobie tam zatrzymać, popatrzeć na mapę, zdecydować, co zrobić, puścić akcję dalej. Wtedy robi się łatwiejsze nawet niż turówka, jeżeli masz aktywną pauzę. Bo możesz zrobić w każdym momencie to zatrzymać. To znaczy, czy to jest łatwiejsze niż turówka? Jest inne. Natomiast zagrywałem się też w Star Wars Rebellion, na niektórych rynkach znane jako Supremacy. To była taka strategia, zasadniczo to była zżynka z Master of Orion, z tego co wiem, tylko w ten cykl nigdy nie grałem, a Rebellion, to tam grasz albo Rebellion, albo Imperium, rozbudowujesz się po galaktyce, budujesz sobie floty, wysyłasz mnóstwo bohaterów na misje, toczysz bitwy i tak dalej. I to leci ci nominalnie w czasie rzeczywistym, tylko tak naprawdę możesz sobie kontrolować upływ czasu, wiesz, jak szybko czas ma ci lecieć, więc tak naprawdę jak wydałeś decyzję, w tym momencie już nie masz nic do roboty, to puszczasz sobie najszybciej jak się da i czekasz, aż cokolwiek zacznie się dziać, aż flota A przyleci do miejsca X, czy cokolwiek. I tak naprawdę to jest znowu takie, to jest praktycznie turówka, w sensie po prostu podejmujesz decyzję, a potem czekasz na ich konsekwencje. To jest niemalże dokładnie tak jak klikanie następna tura w Cywilizacji. Troszeczkę podobnie było w XCOMie w tym trybie bazy, gdy po prostu już no, ustawiłeś sobie wszystkie researche, ustawiłeś sobie produkcję wszystkiego, no i wiesz, że jesteś jeszcze za cienki, żeby powiedzmy jakąś tam konkretną misję robić, no i po prostu ten czas sobie leci, ty czekasz, aż się te zegary wszystkie wypełnią, aż będziesz miał nową. To prawda, to jest... To tylko taki element, który mnie w pewnym momencie nudził. Tak, to właśnie z gier z kontrolowanym upływem czasu, ono ostatecznie... Ja wiem, że zamysł jest inny, ale w rezultacie ja zawsze mam wrażenie, że gram po prostu w turówkę, tylko niepotrzebnie skomplikowaną tym realistycznym upływem czasu. No dobra, ale to sobie wyjaśniliśmy, odpowiedzieliśmy na pytanie turowe czy RTS-y. Chyba obaj opowiadamy się trochę bardziej po stronie turówek, może ja bardziej niż ty. Mhm. Więc drugie takie globalne pytanie. Strategia czy taktyka? W sensie chodzi mi o skalę. Lubisz gry, w których zarządzasz, nie wiem, całym państwem, budujesz jego gospodarkę i masz 15 armii? Czy wolisz gry, w których dowodzisz tymi trzema żołnierzami i niech ci ani jeden nie zginie, bo jest po tobie? To drugie zdecydowanie.
to może możliwe wyniosłem właśnie z Jagged'a, gdzie trzeba było pilnować, żeby ten twój wyszkolony najemnik nie dostał za dużo kulek, bo potem trzeba go leczyć, a broń Boże, żeby umarł. Znaczy, nigdy nie dopuszczałem do śmierci, bo quick load. To jest moje kolejne pytanie. Wrócimy do tej kwestii. Tak, to już chyba na nie odpowiedziałem częściowo. Bardzo się przywiązywałem do swoich żołnierzy, zarówno w Jaggedzie, jak i właśnie w XCOMie. Nawet wam wysyłałem obrazki, jak tworzyłem postaci wzorowane na was, na całej paczce tutaj okolicznej naszej. Ach ty, o, możemy jako okładkę wykorzystać ciebie jako mojego najemnika. Koniecznie. I siebie. Tylko muszę je znaleźć. Okej, okay, nieważne. Zawsze mnie trochę denerwowało w tych właśnie Total Warach, w takich... Nie grałem nigdy w cywilizacji, kiedyś sobie zainstalowałem. Jakoś mnie ta właśnie taktyka, dyplomacja nie pociągały za bardzo. Przeszedłem Rome Total War, pierwszy i drugi bodajże. Ciężko powiedzieć, przeszedłem, tak? Po prostu raz ukończyłem. Czekaj, drugi na pewno? Drugi to jest gra sprzed 5-6 lat. Po prostu wiem, że ty często narzekasz, że nie masz peceta, na którym możesz grać w gry, a pamiętam, że Rzym 2 był mocno wymagający technicznie. No to pewnie nie grałem. To pewnie to była jedynka z jakimiś dodatkami. Tam były dodatki. Tak. No. No to tą jedynkę sobie ograłem całkiem przyjemnie, ale strasznie dużo czasu na to poświęciłem i w inne gry wolałem grać po prostu. Także wolę takie właśnie jakieś turówki, gdzie mam konkretnych żołnierzy, których szkolę, a takie właśnie bezimienne armie, gdzie tysiącami polegają wszyscy na polu bitwy, to jednak nie dla mnie chyba. A ty? Mm-hmm. Wiesz co? To znaczy tak... Nie mam nic przeciwko bezimiennym armiom tysięcy żołnierzy. Jakby lubię cykl Total War, nawet jeśli odpoczywam sobie od niego, od w zasadzie Rzymu 2, którym się mocno rozczarowałem, a Warhammerów nie próbowałem, bo Warhammer to nie do końca moja bajka. Natomiast raz na jakiś czas chętnie sobie gram w coś takiego, gdzie muszę zarządzać jakąś dużą strukturą. Nie wiem, to moje... Ostatnio to chyba to byłoby Stellaris, które z kolei jest bliższe właśnie cywilizacjom i tak dalej. Natomiast bardzo lubię gry taktyczne, w sensie mała drużyna żołnierzy, małe liczby przeciwników i zarządzanie tymi, podejmowanie konkretnych decyzji na zasadzie, gdzie tu się schować, czy strzelić w tego przeciwnika, czy nie. To jest coś, co mnie automatycznie interesuje, w sensie kiedy widzę zapowiedź jakiejś gry i jest to, że tak powiem, strategia na dużą skalę, to samo w sobie to mnie nie interesuje. Kiedy widzę zapowiedź jakiejś nowej gry taktycznej na małą skalę z drużyną żołnierzy, to samo w sobie mnie interesuje. To nie oznacza, że sięgam po każdą. Grałeś w Komandosów? Masz na myśli tę grę z lat 90., gdzie drużyna Komandosów morduje nazistów? Dokładnie. Grałem w demo Komandosów, które było dla mnie zabójczo trudne wtedy w latach 90., Potem nigdy do tego nie wróciłem, natomiast bodajże 2 lata temu ukazała się gra Shadow Tactics Blades of the Shogun, o której mówiłem ze 5 razy w tym podcaście, ponieważ była zasadniczo komandosami tylko w feudalnej Japonii. Była znakomita. Tylko na ile to jest strategia, a na ile to jest zagadka logiczna, gdzie masz po prostu mapę skomplikowaną, to jest taki mechanizm zegarowy, gdzie te kilkadziesiąt patroli porusza się i ty musisz znaleźć tę lukę, że aha, wcisnę się w tę lukę, tutaj mogę bezpiecznie zacząć eliminować i tak dalej. Znaczy na pewno musisz przy tym kombinować, na pewno jest to gra na kombinację. Czy jest to strategia, czy jest to taktyka? Może w jakiś sposób. W każdym razie, skoro już poruszyłeś ten temat, to samo studio, które zrobiło Shadow Tactics, teraz robi trzecią część Desperados. A mnie Desperados jakoś nie wciągnął, bo ja też odpowiadając na moje pytanie, ja w Komandosów dużo nie grałem. Też były dla mnie po prostu za trudne. No jakoś, ja nie jestem wielkim fanem ogólnie skradania w grach komputerowych. Lubię po prostu posiekać. Owszem, Assassin's Creed to jest trochę inne skradanie, bo tutaj skradasz się, żeby posiekać zazwyczaj. Ale tak, żeby cię nikt nie wykrył, gdzie musisz przeczekać, unikać patroli, to po prostu jest nie dla mnie. Dlatego też to Desperados nigdy mnie nie złapało mojej uwagi. Wiesz co, ja właśnie po przejściu Shadow Tactics stwierdziłem, że dam szansę Desperados, bo są na GOG-u za, nie wiem, 3 złote i garść fasoli. I okazało się, że gra sprzed
20 lat prawie jest wyraźnie grą sprzed 20 lat. Po prostu odbiłem się od interfejsu i była tak nieporęczna dla mnie. Ale na tę trzecią część teraz czekam, bo studio, które ma fantastyczną nazwę Mimimi, zasłużyło sobie na mój szacunek i prawdopodobnie pieniądze. Zresztą fantastyczny był zwiastun zapowiadający, że w ogóle ci trzeci Desperados będą, bo to jest po prostu, widzisz grupę takich westernowych bohaterów, którzy podchodzą, jakby zaczyna się strzelanina w miasteczku i oni wszyscy giną. I potem widzisz tę samą scenę jeszcze raz, tylko teraz ci westernowi bohaterowie robią parę rzeczy inaczej, więc zabijają więcej przeciwników, a potem wszyscy giną. I to się powtarza jeszcze tak ze dwa razy, zanim w końcu ciąg wydarzeń jest taki, że pozabijali tam wszystkich i przeżyli, co jakby pięknie oddaje to, jak potem wygląda samo granie w taką grę. Mm-hmm. No tak, no bo z kolei jeśli mówimy o Commandosach, czy Shadow Tactics, czy Desperados, to tam bez save'owania i ładowania 50 razy na jednej mapie absolutnie się nie ruszysz, no bo ta gra nie jest skonstruowana tak, żeby pozwolić ci na śmierć kogokolwiek z twojej strony. W sensie, może nawet dokończysz tę jedną mapę, ale potem na pewno będziesz potrzebował tego człowieka, więc jakby nie ma takiej opcji, żeby ktoś ci umarł. Ja ten problem miałem właśnie, czy to nie był problem, to właśnie w Jaggedzie tak było, że Alt-S i Alt-L, no to w ciągu jednej rozgrywki to parę dziesiąt razy się to robiło, po prostu za każdym razem strzał musiał paść idealnie w główkę przeciwnika i nie mógł, wiesz, dla mnie podbijanie miasta, jeżeli jakikolwiek mój najemnik został chociażby ranny, to było niepowodzenie. Ale czy ty wciąż tak grasz w te gry, na przykład w XCOM-a, bo wyobrażam sobie, jakby w latach 90., jak byliśmy małymi chłopcami, no to każda gra komputerowa to była takie fajne power fantasy, że jak to ma nam wyjść wszystko świetnie, super, idealnie. Ale czy wciąż grasz w ten sposób? Nie aż tak, ponieważ loadowanie w XCOM-ie trwa za długo. Właśnie to było najpiękniejsze w Jaggedzie. Loadowanie trwało może sekundę, może półtorej. Nie było prawie ładowania mapy, a tutaj to te czasy ładowania są takie długie, że już czasem, dobra, oberwałem, drasnęło mnie, będę musiał go podleczyć parę dni i nie będzie brał udziału w następnej turze. Jestem gotów to jakoś przełknąć. Ale nadal, jakby mi jakaś postać padła, no to no przecież nie zostawię cię, Krzysiu, na pastwę tych alienów jakiś paskudnych, żeby potem się żywili twoim ciałem. Widzisz, ja tak miałem, grając, nie wiem, w Fallout Tactics te 20 lat temu niemalże. Natomiast od tego czasu moje podejście się zmieniło i dla mnie ciekawsze jest mierzenie się z konsekwencjami jakichś niepowodzeń, niż przeładowywanie gry 50 razy tak, żeby wszystko poszło idealnie. Oczywiście mam swój próg tolerancji, to znaczy jeśli gram w XCOM-a i wybiją mi całą drużynę na jednej misji i to była ta drużyna, gdzie miałem tych trzech najlepszych żołnierzy i po prostu mam taką wizję, że kurczę, mogę spróbować się męczyć z tymi żółtodziobami, ale raczej nic z nimi nie ugram. No to dobra, jak mi wszyscy zginęli, to przeładuję tę misję od nowa i zrobię ją jeszcze raz. Natomiast jeśli zginie mi jeden, dwóch żołnierzy, to właśnie to nadaje historii smaczku. To znaczy, ten pierwszy XCOM z tych nowych, tych bez myślnika, to jest gra sprzed co 7 lat w tym momencie, ona jest chyba z 2012. I ja jakby wciąż pamiętam pojedyncze sytuacje, gdzie wiesz, rozstawiłem drużynę, wszyscy są za osłoną, wszyscy są w trybie czuwania, a tu nagle z jakiegoś wagonu kolejowego wylatuje mi ten przeciwnik, co wygląda jak frisbee, rozstawia się za plecami mojego najlepszego snajpera, 5 osób do niego strzela, wszyscy pudłują i kogoś mi tam zabija i potem pamiętam, jak musiałem, że tak powiem, uratować tę sytuację i to było strasznie fajne. Tak samo pamiętam jakby inną kampanię, gdzie miałem komandoskę nazwaną imieniem Marvelowej postaci, bo akurat w tamtej grze wszystkich nazywałem komiksowymi imionami. I też pamiętam jakby turę, w której, nie chcę powiedzieć, musiała się poświęcić, tak? To ja ją kierowałem, to ja mogłem klikać lepiej, tak żeby nie zginęła, no ale zginęła w tej misji, ale tam przy okazji sprzątnęła paru przeciwników i umożliwiła mi wygraną. I to jest dla mnie fajne, a jednocześnie absolutnie jest ten próg, gdzie jakby, nie wiem, w strategiach dużej skali, jeśli gram w Total War'a, jeśli to jest jakaś mała potyczka i tam przegram, spoko, nie ma sprawy. Jeśli to jest tak, że atakuje mnie pięciokrotnie większa armia, i tak nie miałem szansy tego wygrać.
ale jeśli to jest bitwa dwóch armii o zbliżonej sile i ja wiem, że ja muszę ją wygrać, żeby na tej strategicznej skali mieć potem szansę, bo jak ją przegram, to potem stracę trzy prowincje i w ogóle, no to wtedy najczęściej jednak będę to przeładowywał, jeśli to pójdzie nie po mojej myśli. Ale mam wrażenie, że ta akceptacja częściowej porażki sprawia, że ogólna gra staje się ciekawsza, czy przynajmniej może być ciekawsza, przynajmniej dla mnie. Nie mówię, że tak jest obiektywnie, że wszyscy muszą tak grać. No każdy gra jak chce. Mhm. Natomiast to mnie prowadzi do kolejnego pytania. Mianowicie, już sobie niby rozmawialiśmy o setkach anonimowych żołnierzy, ale nawet w małej skali, nawet kiedy mówimy o takim XCOMie, w XCOMie sam nazywasz swoich żołnierzy, więc nie są do końca anonimowi, no ale są losowym zbiorem statystyk i jakiegoś charakteru. Przywiązujesz się do nich, jak po paru misjach masz na przykład żołnierza, który zawsze trafia. Okej, jak przeładowujesz, to on zawsze trafia, ale wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, ja nie przeładowuję, jak on spudłuje, tak? Przeładowuję jako berwie, jakoś poważnie. No wiem. Ja pamiętam tę historię, jak się grało w Jageda w podstołówce, to wtedy chyba wyglądało to inaczej. Nie wskazując palcem. W każdym razie, kolejny... Zmieniłem się od tamtej pory. Możemy mieć tylko nadzieję, że stajemy się lepszymi ludźmi w trakcie naszego życia. Na pewno się zmieniamy. W każdym razie pytanie, które chciałem zadać, brzmi: gdzie widzisz w strategiach miejsce dla takich bardziej, nazwijmy to, RPG-owych herosów i bohaterów? W sensie takich, których gra ci daje. To znaczy twórcy gry wymyślili, o, to będzie Super Commandos i my ci go damy i on nie będzie anonimowy. To jest człowiek, który ma imię, dialogi, nie wiem, w kampanii. W sensie, czy lubisz tego typu gry? Nie wiem, mam tu na myśli... Na przykład w strategiach Blizzarda, one idą w taką RPGowość, no, zwłaszcza Warcraft, ale nawet Starcraft ma Jima Raynora, Starcraft jest historią Sary Kerrigan. Jest tam 150 terrańskich komandosów, którzy są anonimowi i są bohaterowie tej gry. Możliwe, że to mi się właśnie spodobało w Warcraftie 3, właśnie ci bohaterowie dodatkowi, którzy levelowali, którzy się rozwijali i były też właśnie scenki filmowe, a nie po prostu tylko bitwy. Jakaś fabuła tam była i były właśnie jakieś odrobinę tych elementów RPGowych. Chciałbym też nawiązać właśnie na przykład do tego, że turówka, masz postaci z historią Divinity Original Sin 2. No ale to mówimy już o RPGu. Jest to RPG, ale same potyczki wewnątrz tej gry są mocno taktyczne, znaczy strategiczne, ponieważ musisz wziąć pod uwagę otoczenie, jakie tam występują elementy, czy jest jakaś kałuża oleju, który można podpalić i też musisz do tego podejść z odpowiednią strategią. Właśnie w tym kierunku mam wrażenie, że trochę to idzie. Jeżeli następnego XCOMa byśmy dostali właśnie z możliwością wykorzystywania bohaterów takich bardziej fabularnych. W dodatku mieliśmy coś takiego. Tak, i do jedynki, i do dwójki były dodatki, gdzie był pakiet misji fabularnych, które koncentrowały się na konkretnej postaci, więc tam do jedynki to był jakiś chiński komandos, w dwójce jest na przykład ta twoja główna mechanik, pojawia się jako postać na misji. Więc oni trochę eksperymentowali w tę stronę, no ale na bardzo małą skalę w porównaniu do, nie wiem, Jageda, tak? W Jagedzie każdy twój najemnik przecież jest jakimś człowiekiem. Chociaż ja w Jagedy prawie w ogóle nie grałem, więc ja na przykład nie wiem, czy tam te postaci są też, że tak powiem, bohaterami fabuły, czy oni po prostu są żołnierzami, którzy mają imię i unikalny wizerunek. Oni byli żołnierzami, którzy mieli imię i wizerunek. I było też coś takiego, że niektórzy konkretni najemnicy nie lubili się z innymi, albo odwrotnie, albo właśnie byli przyjaciółmi i oni wtedy lepiej współpracowali podczas misji. Bo to jest dla mnie kwestia, to się dla mnie bardzo wiąże z tym, jaki próg porażki jestem w stanie zaakceptować w grze. Bo mogę porównać tutaj na przykład XCOMy do Fire Emblemów. Bo w Fire Emblemach, tak jak w Jagedach, każdy twój żołnierz na mapie ma swoje imię i unikalny wizerunek, ale ponadto oni wszyscy mają swoje dialogi, oni wszyscy mają potencjał, żeby zawierać relacje z innymi żołnierzami z drużyny i w miarę jak ta relacja postępuje, dostajesz kolejną scenkę między nimi, co sprawia, że w Fire Emblemach dużo dłużej
dużo dłużej mam cierpliwość do tego, żeby przeładowywać misję i wykonywać je jeszcze raz, jeśli ktokolwiek mi zginie, ponieważ ten ktokolwiek, ten Jan Kowalski z mieczem, jest Janem Kowalskim ze swoim jakby unikalnym portretem postaci i może mi gadać z 5 innymi postaciami, z którymi będzie się lubił, nie lubił, wykłócał i tak dalej. A w XCOMie, nawet jeśli bardzo lubię tego komandosa, którego mam od samego początku gry i on jest już na najwyższy stopniem i mam w pamięci jego najlepsze akcje, no ale jak mi zginie, to ginie mi jakby zbiór statystyk i tak dalej, a nie postać tak naprawdę. Więc w momencie, w którym gra ma swoją fabułę i wtłacza ją w postaci, którymi kieruje, w jednostki, którymi dowodzę na polu walki, które mogą zginąć. To jest ten problem. Ja grając w RPG mam taką obsesję, żeby je nie tyle stuprocentować, nie stuprocentować w obecnym rozumieniu tego słowa. Nie szukam wszystkich znajdziek i piórek, ale chcę poznać wszystkie dialogi, które są w tej grze. A ten content, fabułę, to chcę poznać. I to mi się, to mi rzutuje bezpośrednio na tę strategię. Przykładem niech będą te Fire Emblemy. Jeśli Jan Kowalski z mieczem ma dialogi, chcę je poznać. Jeśli mi zginie, nigdy ich nie poznam. No a taki żołnierzyk w XCOMie, że tak powiem, z nikim się nie pogada. Więc jak mi zginie, no to trudno. Zdarzyło się. W XCOMie fabułę wypełniają mi po prostu te postacie, którymi akurat nie walczę. Także jakieś tam właśnie zwykłe dialogi z tą panią technik, która mi tworzy nowy sprzęt, albo z tym researcherem, który bada obcą technologię. Tam mam wystarczająco dużo fabuły. Akurat nie bolało mnie jakoś to, że żołnierze sami w sobie nie mieli żadnych dialogów i fabuły. Tym bardziej, że ja sobie sam w głowie jakby tworzyłem tę fabułę, bo tak konstruowałem wygląd tej postaci, żeby mi się kojarzyła właśnie z konkretną osobą i też właśnie jak jechaliście na misję, no to ty z Kamilem gdzieś tam się biliście, ty byłeś technikiem, Kamil był, wiesz, z ciężkim miniganem, i on cię bronił, a ty hakowałeś wieżyczki na odległość. Także dla mnie tam już była jakaś dodatkowa fabuła w tym zawarta. No dobra, a tak wybiegając myślą w przyszłość, czy teraz są na horyzoncie jakieś strategie, które cię interesują, na które czekasz? A jeśli tak, to gdzie one się plasują właśnie na tych, że tak powiem, w tych wszystkich podziałach, o których sobie mówiliśmy? No ja zdecydowanie czekam na Phoenix Pointa. Jestem trochę rozczarowany już na starcie i nie tylko ja, bo spojrzałem sobie dzisiaj na oceny tej gry jeszcze przed jej wypuszczeniem i to jest 3,7 na 10. Co, ale o czym ty mówisz? Jakie oceny? Na jakiej podstawie ona jest oceniana? Na podstawie tego na przykład, że gra miała już wyjść parę miesięcy temu i przełożyli ją o rok. Dodatkowo ona jest fundowana przez Kickstartera, a na dzień dobry będzie tylko na Epic Store. Więc ludzie, którzy sponsorują tę grę, będą musieli na konkretnym, wiesz, w konkretnym miejscu ją mieć. Nie będą mogli w nią grać. Okej, czyli to jest ocena rozczarowanych czymś buców, którzy wyrażają swoje rozczarowanie, ale nie ma to żadnego przełożenia na jakość gry. Tak, ja nie mówię o jakości gry, tylko mówię o tym, że już ludzie są częściowo nią rozczarowani, chociażby właśnie organizacją. Dobra, ja nie potrafię się przejmować ludźmi, którzy mają twórcom za złe, że wypuszczają swoje gry na Epic Store. Nie potrafię. Znaczy, jakby to od początku było wiadomo. A Epic Store nie istniał, kiedy prace nad Phoenix Point się zaczynały. Jak to mogło być od początku wiadomo? No nie wiem, no mi się nie podoba to. Dobra, ale może więcej kontekstu. Nie to, żebym narzekał na to gdzieś, wiesz, oceny za to obniżał, ale mi się to nie podoba. Grę oddzielnie sobie ocenię, ale to po prostu według mnie był nie do końca w porządku ruch. Dobra, żeby nasi słuchacze mieli kontekst, Phoenix Point to jest gra bardzo w duchu XCOMa, którą robi Julian Golob, jeden z dwóch twórców oryginalnego XCOMa, tego z myślnikiem sprzed 30 lat. I to będzie gra, gdzie kierujemy oddziałem żołnierzy walczących z ludźmi i innymi organizmami zainfekowanymi przez kosmiczny wirus, który zmienia je w takie lovecraftowskie monstra, które jeszcze wychodzą ci z oceanu, więc są tym bardziej się kojarzą. I tę grę pokazywano już na wielu różnych targach i konferencjach, więc ja oglądałem z nich gameplay
I ja mam taką podskórną obawę, że ona będzie zbyt, że tak powiem, klasyczna dla mnie. W sensie mam przez to na myśli, że będzie miała za dużo cyferek i rzeczy, o których ja nie chcę myśleć, grając w strategię. Też mam taką obawę, bo o ile już czasami sam XCOM wydawał mi się trochę trudny i skomplikowany, to tutaj dochodzą jeszcze części ciała. Owszem, w Falloutie nam się podobało celowanie w inne części ciała, ale w tym momencie mam wrażenie, że jeżeli nie będziesz korzystał z tych właśnie opcji, to daleko w tej grze nie zajdziesz. Bo w Falloutie można było celować po prostu gdziekolwiek i tak jakoś się poszło do przodu. A tutaj po prostu każda ta część ciała, w którą nie powinieneś celować, będzie na tyle opancerzona, że sobie nie poradzisz, jeżeli nie będziesz korzystał. Czasami chodziło o coś innego. Ja mam wrażenie po prostu, że tutaj będzie dużo bardziej rozbudowana ta warstwa gospodarcza, to co decyzje, które musisz podejmować pomiędzy walkami. A. Ale wyciągam to na podstawie, wiesz, paru tekstów, które czytałem i kawałka, nie, nawet nie, bo gameplay, który widziałem, był z walki, a nie z warstwy, nie wiem, ekonomiczno-strategicznej, czy jak chcemy to nazywać. No w każdym razie na pewno czekam, na pewno jestem ciekaw recenzji, ale ja z jakiegoś powodu odbiłem się od XCOM'a drugiego. Jakby on mnie nie wciągnął tak jak jedynka, bo właśnie miałem wrażenie, że do tej warstwy ekonomiczno-strategicznej, tej pomiędzy walkami, dorzucili mnóstwo jakichś rzeczy, które ja nie rozumiałem, co się dzieje i nie miałem cierpliwości, żeby zrozumieć. No to musiałbyś po prostu parę godzin więcej na to poświęcić, bo z czasem to wszystko się robi bardziej przejrzyste i tak jak powiedziałem, nudne. No właśnie. Dlatego ja nawet... No tak, i dlatego będę zadowolony, jeżeli rozbudują te warstwy. Aha, okej. Jeżeli będzie jeszcze więcej tego, co tutaj było nudne, to wtedy tak, przestanie być nudne. To ciekawsze, będzie więcej do roboty, a nie tylko czekania, aż się ukończy. Okej. No dobra, zobaczymy. Jak już to się ukaże, to zobaczymy, kto będzie miał rację. No ja na mojej liście strategii, na które czekam, miałem Total War Three Kingdoms, które wyszło w zeszłym tygodniu, więc już miało premierę, już zbiera bardzo dobre recenzje. W tym wiele głosów takich, że to jest ta część cyklu, która najbardziej go zmienia i to na nowe, ciekawe sposoby, więc pozostaję zainteresowany, a jednocześnie gra kosztuje na starcie 250 zł i ja mam takie... Nie, dziękuję. No ja też tak mam. Ja nie mogłem się doczekać ostatnio na Mortala 11, ale jak patrzę, że on prawie 300 kosztuje na PS-ie, no to jednak tylko trochę przesadę. Gry konsolowe mam wrażenie, że zawsze kosztowały w tych rzędach wielkości, a PC-towe jednak długo nie. Nawet te najdroższe, AAA, jeśli to nie były edycje kolekcjonerskie czy coś tam, to jednak... No, nieważne, nie wiem, inflacja, kapitalizm, inne zarazy. Ale to jest najbardziej jeszcze wkurzające w tym, że gry są coraz droższe, a i tak zdecydowana ich większość ma teraz jeszcze jakieś specjalne systemy zarabiania dodatkowego wewnątrz gry. Tak. A dobra, to znowu wchodzimy na temat mikropłatności, które uważam, że są rakiem toczącym ten biznes cały. Cóż, znaczy inaczej, gdyby Total War... czemu ja się wywracam na tym tytule? Gdyby nowy Total War miał być grą, którą sobie kupię i będzie jedyną grą, w którą gram przez kolejne 3-4 miesiące, to bym to zrobił. Tylko, że ja już tak nie gram w gry komputerowe. W sensie, raz, że w ogóle mam mniej czasu, więc strategia, gdzie wiem, że żeby wyciągnąć z niej wszystko, musiałbym poświęcić jej 100-kilkadziesiąt godzin i pewnie rozegrać kilka kampanii, a przynajmniej zacząć kilka kampanii, bo inaczej zobaczę tylko ułamek całej zawartości gry. Ja nie mam na to czasu w tym momencie, więc chętnie się przekonam, jak ten Total War wyszedł, ale prawdopodobnie poczekam pół roku, rok, aż będzie miał jakąkolwiek przecenę. Chociaż Total Wary nigdy nie są tanie, nawet te Warhammery, jakby śledziłem ich ceny i one tam na największych przecenach może spadały o stówę. I pewnie Total War Three Kingdoms tańsze o stówę kupię za rok, ale Warhammery mnie na tyle nie interesowały. Jeszcze jakieś tytuły, na które czekasz? No, czekam na Warcrafta. A, no tak, to ma być w tym roku, prawda? Po raz 90 przejdę sobie tę grę, zobaczę jak ona mogła wyglądać, jakoś poprawiona. A do tego... Bo oni mają nie ruszać mechaniki, prawda? To ma być tylko remaster graficzny.
Tak. Rozgrywka i fabuła zostają takie same. Remaster będzie tylko graficzny. Ty pewnie będziesz czekał na nowy Fire Emblem Three Tak, Houses. ale nowy Fire Emblem Three Houses. Czemu te wszystkie gry mają three w tytule? Three. Jest taki ćwiczenie, żeby wypowiadać tę dyftong. Jest 31st Thieves. Ja na nim zawsze wywracam. W każdym razie nowy Fire Emblem będzie tylko na Switcha. Ja w tym momencie nie mam Switcha i pewnie go sobie kiedyś kupię, żeby zagrać w tego nowego Fire Emblema, ale na razie ogrywam w... Możesz też się uśmiechnąć do naszego przyjaciela Adama. Wiesz co, ja Fire Emblemy ogrywam przez pół roku, bo to nie jest gra, do której siadam i w każdy wieczór. Wątpię, żeby nasz przyjaciel Adam chciał mi pożyczyć swojego Switcha na pół roku. No jest to mało prawdopodobne. Jeszcze jedna gierka będzie fajna, Age of Wonders Planetfall. O ile Age of Wonders mnie zawsze pociągał, bo podobała mi się gra, bo była trochę podobna do Heroesów. Kurczę, ja myślę o jakimś zupełnie innym tytule w takim wypadku. Masz miasto, masz widok mapy miasta i przemieszczasz między nimi bohaterów i jednostki. Rozbudowujesz te miasta. A, czekaj, to ja myślę o czymś zupełnie innym. Ty o Age of Empires może myślisz? Pewnie tak. Age of Empires też nowy I będzie. I to jest RTS. Znaczy, to be determined, tak, to jest RTS, ale Age of Wonders to jest RTS. No teraz już sobie googlam, już to widzę. I będzie duża zmiana w tej grze, bo w końcu wyrwą się tak jakby z wieków średnich i będzie to Age of Wonders Planetfall, gdzie kolonizujesz nową planetę i technologia jest na wysokim poziomie. Także trochę setting zmieniają. Okej, ciekawe. Trochę. Bardzo zmieniają setting. Ja chyba grałem w pierwsze Age of Wonders. Patrzę sobie na screeny. Okej, dobra, widzę screen z interfejsem na mapie i ja w to naprawdę kiedyś grałem. O Boże, w ogóle o tym zapomniałem. Ja bardzo chętnie w to zagram. Pewnie znowu będzie to jakiś czas po premierze i pewnie znowu rozegram parę misji i później staną się one dla mnie za trudne. No ale taka jest uroda Age of Wonders. Teraz zbliża się premiera gry Nowhere Prophet, w której to jest gra w postapokaliptycznym świecie. Zbierasz sobie drużynę, czy szerzej grupę, z którą podróżujesz do jakiegoś tam raju obiecanego gdzieś na tej mapie. I to jest gra, która łączy elementy na przykład z FTL, Faster Than Light, łączy taką podróż po mapie przez kolejne węzły, w których dzieją się rzeczy. Może spotkasz handlarza, może ktoś się zaatakuje. A potem sama walka jest zasadniczo walką jak z karcianki, tylko że każda twoja karta to jest jakiś członek tej twojej ekipy, z którą podróżujesz i nie zagrywasz ich w próżnię, tylko wystawiasz ich nie na mapę. Jest plansza, w której masz dwa żełdy, do których zagrywasz karty i tylko pierwszy żołd atakuje przeciwnika, więc zakładam, że do tylnego żełdu wystawiasz jakieś supporty i tak dalej. I co więcej, wiesz, no, karty mogą sobie zadawać obrażenia jak w każdej karciance od czasów Magica, a pewnie jeszcze i wcześniej, tylko że tutaj te rany są, one ci zostają. Po tej jednej rozgrywce pokonałeś cokolwiek masz do pokonania w tym węźle i twoi ludzie, jeśli zostali ranni, są wciąż ranni i musisz o tym pamiętać później. Musisz zdecydować tam, kogo uleczyć, masz do tego ograniczone zasoby i tak dalej. I podobno jest to bardzo sympatyczna kombinacja właśnie tych wszystkich rzeczy. Trochę FTL, trochę Slay the Spire, trochę coś własnego. Więc na to czekam. Zwłaszcza, że to mi też trochę przypomina grę. To jest karcianka cyfrowa pod tytułem Duelist, w którą zagrywałem się tak ze 3 lata temu przez chwilę, która z kolei była połączeniem takiego trochę Magica, trochę z Heroesami, ale konkretnie z bitwami, bo tam zagrywałeś karty na planszę. Była plansza, nie wiem, 6x8 czy coś takiego i musiałeś jakby zagrane karty, potem ruszałeś nimi jak jednostkami w bitwie z Heroesów. I szczerze mówiąc, była to z takich bardziej klasycznych cyfrowych karcianek, czyli takich, gdzie grasz z innymi ludźmi, przeciwko innym ludziom. To była to absolutnie moja ulubiona rzecz, której próbowałem. Ja próbowałem grać w Hearthstone, próbowałem grać w cyfrowe Magiki i nic z tego mi się szczególnie nie podobało, a Duelist był super.
Tylko że to jest znowu ten problem, że grasz, jakby gra jest za darmo, ale musisz grać mnóstwo i jeszcze więcej, żeby zdobywać nowe karty. I możesz grać tylko z innymi ludźmi, więc musisz być zawsze w internecie i tak dalej, więc... Że tak powiem, te niewygodne elementy ostatecznie przeważyły i przestałem w to grać. Ale Nowhere Prophet jakby trochę mi to przypomina, ponieważ zagrywasz karty na planszę i dlatego czekam. A ja chyba niedługo dam szansę nowej grze, nowej jak nowej, w świecie Wiedźmina. Masz na myśli to Tron we krwi? Tak. Bo mój znajomy z pracy w to grał i bardzo polecam. Ja się tym interesowałem przez chwilę, ale ja nigdy nie polubiłem Gwenta w trzecim Wiedźminie. I chociaż potem czytałem, że w Tronie we krwi ten Gwent jest przerobiony, jest na trochę innych zasadach i tam też jest wiele takich, że tak powiem, specjalnych scenariuszy, które rozgrywasz. To nie są po prostu, że rozgrywasz jeden mecz w Gwenta za kolejnym, tylko masz jakby tutaj musisz użyć tych konkretnych kart, tutaj przeciwnik już ma coś na planszy i w ogóle, więc to są bardziej takie problemy stworzone z góry przez twórców gry niż po prostu gra w Gwenta. Zaprojektowana rozgrywka, która ma wykorzystać konkretne umiejętności. Tak, więc byłem tym trochę zainteresowany. Mi nawet pasował, tak. Mi nawet pasował ten Gwent z Wiedźmina 3. To bardzo przyjemnie mi się w to grało i za każdym razem jak przechodziłem to musiałem ograć wszystkich mistrzów po kolei. Wiele podejść, ale no, po prostu lubiłem tę rozgrywkę, taka cienka mi pasowała. Ja słyszałem, że w tym trzecim Wiedźminie, że to był taki punkt, po którym ten Gwent już był, że mechanicznie był popsuty, że w sensie był taki punkt, że miałeś już tyle kart i były to tak dobre karty, że zasadniczo nie mogłeś z nikim przegrać. Jeśli jest taki punkt, to ja do niego nie doszedłem, bo wydawało mi się, że już miałem wymaksowaną talię. Wszystkie karty, jakie chciałem dostać, już miałem. No i po prostu potem szedłem na turniej i no, zdarzało mi się nie wygrać. Powiem tak, zdarzało mi się wygrać, o, w ten sposób. Często było tak, że dostawałem w ciry. Może po prostu jestem słabym graczem, tak? Ale nie wydaje mi się. Bo ta gra, każda rozgrywka ma w sobie tyle losowości, jednak że nie da rady ustalić takiej talii, która wszystkich pokona. Ja mam jeszcze jeden tytuł, na który czekam. Głównie dlatego, że od paru miesięcy, a może już od roku, mam zajawkę na wielkie roboty, konkretnie mechy, która zaczęła się od gier strategicznych Into the Breach i Battletech, przy których w zeszłym roku spędziłem mnóstwo czasu. Właśnie chciałem zagrać w Battletecha, ale niestety w żaden sposób nie chciało mi to ruszyć na kompie. Zdarza się. W każdym razie na przecięciu tych... znaczy, nie na przecięciu. Żeby to było przecięcie, muszę jeszcze wspomnieć grę pod tytułem Frozen Synapse, która doczekała się sequela chyba w zeszłym roku, albo nawet już w tym, w którego nie grałem, ale oryginalny Frozen Synapse to jest gra na małą skalę, bo tam kierujesz tylko kilkoma żołnierzami, ale to jest strategia turowa z tego rodzaju, gdzie ty wydajesz rozkazy swoim jednostkom, a komputer w tym samym czasie robi to samo, albo żywy przeciwnik, jeśli grasz po sieci, a potem klikasz OK, gotowe i komputer lub żywy gracz robi to samo i tura rozgrywa się jednocześnie, w sensie jednostki twoje i przeciwnika ruszają się jednocześnie, wykonując ten plan, który dla nich ułożyłeś, zakładając, że przeciwnik zrobi to, a potem patrzysz, co się dzieje i okazuje się, że przeciwnik robi coś zupełnie innego, a potem znowu planujecie przez pół godziny, klikacie i patrzycie przez 5 sekund, co się dzieje. Więc teraz na przecięciu wielkich robotów i tego systemu gier symultanicznych tur, to chyba tak to się nazywa, jest powstająca gra pod tytułem Phantom Brigade, która jest, że tak powiem, dokładnie tym. To znaczy... Ja nie miałem o niej pojęcia, przypadkiem w zeszłym tygodniu trafiłem na news na stronie PC Gamera. To jest po prostu gra, w której będzie się kierowało małą drużyną mechów i ona jest turowa, ale symultaniczna, to znaczy planujesz sobie, co twoje mechy zrobią w trakcie tych 5 czy tam 20 sekund i klikasz i patrzysz, co się dzieje. I to jest pokazane na przykładzie, jest nagranie, jak wiesz, planujesz, że dobra, mechy są za tymi dwoma budynkami, przeciwnik nadchodzi z drugiej strony, no to teraz planujesz turę, że mechy wyjdą zza tej osłony, oddadzą kilka salw i znowu schowają się za nią z powrotem.
Tylko że jeśli źle to zrobisz, to może się okazać, że jeden z twoich mechów wpadnie na drugiego i one się potkną i wtedy nie zdążą się schować i zostaną wystawione, a przeciwnik w ogóle nie zaatakuje od przodu, tylko zacznie cię obchodzić i potem w następnej turze masz nagle dwa mechy, które są splątane ze sobą na ziemi i przeciwnika, który zaszedł cię z boku. Tę część o potykaniu i przewracaniu wymyśliłem, nie wiem czy tak będzie w tej grze. Ale w Battletechu można było przewracać mechy. Myślę sobie, że przewracanie mechów jest bardzo ważnym elementem gry o mechach, więc nie wyobrażam sobie, żeby Phantom Brigade tego nie miało. No jeżeli walczysz z większym przeciwnikiem, no to najważniejsze, żeby go przewrócić. No, oglądaliśmy Star Warsy, oglądaliśmy Attack on Titan. No tak właśnie, tak to po prostu jest, tak to bywa. Masz jeszcze jakiś tytuł, na który czekasz? W tym momencie, jeżeli chodzi o gry strategiczne, to chyba nie. Phoenix Point jest tym moim światełkiem. Ty zawsze mówisz o tym światełku w tunelu, to zawsze brzmi tak strasznie smutno, że jakby dookoła są same beznadziejne gry i tylko czekasz na coś na horyzoncie. I... Czy są gry, które mogę wypróbować, ale są takie, na które czekam, że wiem w zasadzie, że się nie zawiodę. Bo naprawdę było mi bardzo smutno z powodu Fallouta. I po prostu są takie gry, po prostu jest to coś na horyzoncie, na co jeszcze trzeba poczekać, a w międzyczasie no, wypełniam sobie growy świat taką Odyseją Asasyna, coś w tym stylu. Okay. Dla mnie określenie światełko w tunelu nie ma aż tyle smutku. Aha, okej, no bo ja słyszę światełko w tunelu i myślę sobie o człowieku, który jakby znikał od nadziei, tylko tam gdzieś na horyzoncie może ktoś mu pomoże, a tak w ogóle to syf i malaria dookoła. Nie aż tak. Okej, dobra. Ale większość gier obecnie na rynku jest takich, niestety, no nie, no, syfi malaria. Jest tyle świetnych gier, ja po prostu, ja bym chciał nie musieć pracować, żeby mieć czas ogrywać. Jest mnóstwo znakomitych gier. Też bym chciał mieć więcej czasu na granie i chciałbym też, żeby obowiązki domowe nie cierpiały z powodu grania, no ale cóż, no... Żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, gdzie gracze nadal będą dyskryminowani w warunkach domowych. Okej, to zapełzamy się już w jakieś bardzo dziwne rejony. Dobra, ja mam na koniec jedno pytanie. Czy są jakieś, że tak powiem, wymarzone strategie? Jakieś gry, których nie istnieją, nikt ich nie robi, a przynajmniej nikt nie powiedział oficjalnie, że je robi, ale czy są strategie, w które chciałbyś kiedyś zagrać? Chciałbyś, żeby kiedyś były, na przykład gry rozgrywające się w konkretnym uniwersum albo gry, które będą wyglądać w jakiś określony sposób. Chciałbym XCOM-a w świecie Warcrafta. Warcrafta? To ciekawe. Znaczy to jest dla mnie ciekawe o tyle, że jednak w Warcrafcie biją się głównie na miecze i topory, a ja zawsze mam takie wrażenie, że ten model gry z XCOM-a tak nie jest szczególnie ciekawy, kiedy się go przełoży na walkę wręcz. Ale zapominasz, że w Warcraftcie są krasnoludy, którzy broń. No dobra, ale to czy w takim wypadku miałby to być po prostu Warcom, w którym sterujesz drużyną krasnoludów? Chciałbym, żeby... jak zaczynasz kampanię w Warcraftcie, no to masz kolejne misje, prawda? Więc żeby ten ekran po prostu, gdzie normalnie ci tam w zależności od kampanii wyskakuje ci jedna postać na środek i masz do wyboru misję, to żeby te misje były rozdzielone też właśnie takim ekranem XCOM-owym, gdzie można sobie technologię rozwijać, żeby nie trzeba było ich za każdym razem od nowa upgrade'ować, że wiesz, ten podstawowy miecz, potem ulepszony miecz i potem mistrzowski miecz, który można ulepszyć tylko w tym budynku, który najpierw trzeba wybudować, ale możesz go wybudować dopiero, gdy wybudujesz tamte budynki. Chciałem te technologie wszystkie rozwijać sobie w międzyczasie. Owszem, żeby były też bitwy masowe, ale żeby też były bitwy, gdzie muszę właśnie zinfiltrować wrogi posterunek, tudzież wykraść jakąś technologię, gdzie mógłbym właśnie mieszać, tutaj rozgrywa się bitwa, a tutaj skradam się swoimi żołnierzami, których sobie stworzyłem wcześniej i których rozwijam już od iluś kampanii. Okej, to ciekawe. No, Blizzard dla mnie zawsze jest firmą, która bierze już istniejący gatunek, bierze pomysły, które już są gdzieś w świecie gier i tylko robi je po swojemu i robi to tak, że przyciąga tym mnóstwo ludzi, więc kurczę, może kiedyś by się porwali na strategię turową, taktyczną z zespołem krasnoludów, komandosów. Jeżeli badania rynku im wskażą, że jest w tym jakiś pieniądz do zarobienia, znaczy, to może... Pieniądz jest, ale zasadniczo, nie wiem, no ten XCOM był chyba największym kasowym sukcesem, jeśli chodzi o taktyczne turówki tych ostatnich lat.
No może zaprezentowały, że da się na tym znaczy, zarobić. Nie, po prostu no, zmierzam do tego, że XCOM był na tyle dużym sukcesem, że faktycznie znalazł falę naśladowców, natomiast pośród tych naśladowców nie byłoby gry, która by się jakoś wybiła strasznie. No, na przykład kto jest szefem Double Fine? Tim Schafer? Ten gość od Brutal Legend? No to jego studio wydało grę pod tytułem Massive Chalice, które było takim fantasy XCOM-em z jakimiś wymyślonymi przez nich jakby... Tam chodziło o to, że musiałeś parować swoich żołnierzy w pary, żeby dochowywali się dzieci i potem te dzieci walczyły i tak dalej, i tak dalej. To szło przez pokolenia. Wow. Tylko ostatecznie to nie było szczególnie udane, ani nie sprzedało się szczególnie dobrze. Wymieniam to po prostu jako przykład jednego z jakby kilkunastu naśladowców XCOM-a, o których wiem. A kiedy mówię naśladowców XCOM-a, to mam... Może sobie wypróbuję. To mam na myśli to, że masz ten system walki, gdzie jakby każdy żołnierz ma dwie akcje na turę i to może być ruch drugi, ruch atak, ruch specjalna umiejętność, jakby bardzo konkretnie ten model XCOM-owy został wykorzystany przez wiele gier i wciąż jest wykorzystywany przez jakby wiele powstających w tym momencie gier. No i nie wiem, no i może któraś z nich w końcu okaże się tym hitem, albo przynajmniej wykaże na tyle duży potencjał, żeby potem taki Blizzard zerżnął wszystko i zapakował to w swoje, nie wiem, skórkę Overwatcha i sprzedał ludziom i nagle wszyscy, wow, Blizzard rewolucję zrobił na rynku. Oni to zapakują w podstawową szarą skórkę, a za kolejne skórki będziesz musiał płacić. No, tak, niech będzie. Mi się oczywiście marzy strategia, albo bardzo chętnie przyjąłbym też taktyczną turówkę w świecie Gwiezdnych Wojen, bo było ich kilka, w sensie strategii, bo taktycznej turówki chyba nigdy. Było ich kilka, ale ostatnio jest chyba, co, Empire at War, gra sprzed, wydaje mi się, kilkunastu lat w tym momencie. Myślę, że świat jest już gotowy na kolejną dobrą strategię gwiezdnowojenną. I im więcej gier w świecie Gwiezdnych Wojen, tym lepiej. No, powiedzmy. Znaczy, no nie, tak, tych gier musi wyjść kilkadziesiąt, żeby wyszło kilka naprawdę świetnych. Statystyka tak działa. A niestety na to na razie się nie zanosi, jeszcze przez jakiś czas. Ja oczywiście zawsze marzę o RPG-u, który miałby taktyczną walkę na modłę XCOM-a. I wydaje mi się, że w związku z tym powinienem kiedyś w końcu wypróbować Mutant Year Zero, to jest gra z zeszłego roku, która podobno jest tym, znaczy nie jest nie do końca tym, na co czekałem, gdyby to było to, o czym myślę, to już bym to kupił, a to jest taka gra, gdzie masz grupę konkretnych bohaterów, niezbyt wielu, bo tam możesz mieć chyba maksymalnie trzy postaci w drużynie jednocześnie, a do wyboru masz, nie wiem, cztery albo pięć, więc to tam nie ma bardzo dużego przekroju. No ale faktycznie chodzisz sobie po tym świecie i jak zbliżasz się do przeciwników, to najpierw musisz się uskradać, żeby ich po cichu wyeliminować, bo wróg zazwyczaj ma dużą przewagę, więc musisz jakoś wyrównać te siły, no ale jak już zostanie wszczęty alarm, to wtedy zamienia się to w turówkę bardzo jak XCOM, ten nowy bez myślnika. I podobno jest to sympatyczne i fajne. I jako główną wadę w recenzjach wymieniano to, że jest podejrzanie krótkie, ale kurczę, może to i lepiej, skoro nie mam czasu na długie gry. Właśnie tak sobie myślałem ostatnio, że przez ostatnie ileś lat domagaliśmy się coraz większych open worldów, coraz dłuższej gry, coraz więcej kontentu. To nie ja, to nigdy nie byłem ja. To nie moja wina. Ale w momencie właśnie, gdy teraz my jesteśmy dorośli i jednak praca, obowiązki, ja naprawdę chciałbym gierkę, którą mogę w weekend ograć i móc o niej porozmawiać. Także tak kilkanaście godzin rozgrywki maksymalnie. No właśnie. I żeby nadal to był RPG, albo turówka właśnie. Bo w tym momencie RPGi są takie długie, że no, pracując normalnie na pełen etat nie da się tak naprawdę ograć porządnie zależy z tych najnowszych dużych tytułów. Zależy od RPG-a. Aha, właśnie, żadnych z tych dużych tytułów. Są też mniejsze tytuły, są gry indie, są... Jakby nie wszyscy robią RPG-a z myślą o tym, żeby był w otwartym świecie i zajmował 150 godzin. Ale tak, jakby, że tak powiem, ten mainstream wysokobudżetowy poszedł w tę stronę i jakoś nie chce zawrócić. Jeszcze jakieś wymarzone strategie lub hybrydy strategiczne? Nic mi do głowy nie przychodzi w tym momencie już. Bo ja chciałem powiedzieć, że chciałbym zagrać w kolejne Heroes of Might and Magic. Ale potem sobie przypomniałem, że przecież to nie jest tak, że mówimy o cyklu, który się urwał naście lat temu,
Bo po piątce była też szóstka, w którą trochę grałem, a po szóstce była też siódemka, w którą nikt nie zagrał. I dopiero na tym ten cykl się kończy, a siódemka była, nie wiem, 3-4 lata temu? Może nawet trochę mniej. Mhm. To jest w ogóle strasznie przykre, bo ta siódemka po prostu... Okej, to jest dowód anegdotyczny, to jest totalny dowód anegdotyczny, no ale w trójkę grali wszyscy, w sensie my graliśmy. Wszyscy nasi znajomi grający w gry komputerowe grali w Heroesy trójkę. Megu, która nie gra w żadne gry, grała w Heroesy trójkę. Potem była czwórka. Pomińmy ją milczenie. Słuchaj, ja lubiłem niektóre rzeczy, które czwórka robiła, plus miała bardzo fajne kampanie. W sensie takie naprawdę tam było trochę fabuły i tak dalej, i kampanie były spoko. Potem była piątka, która w uproszczeniu była trójką w trójwymiarze, chociaż mechanicznie robiła sporo rzeczy inaczej, miała bardzo sympatyczne kampanie, miała rolę życia Bogusława Lindy w polskim dubbingu. Tak, piątkę wszyscy sympatycznie wspominamy. Piątka była bardzo fajna. Szóstka, ja jestem jedyną osobą, którą znam, która grała w szóstkę. Ja grałem w Grałeś w szóstkę. Nie przeszedłem całej, ale sporo grałem. Okej. Okay. Wiesz co, bo ja pamiętam, tam było dużo takich udziwnień. Znaczy, po pierwsze był ten obowiązek, żebyś zawsze był podłączony do sieci, a to jeszcze były lata trochę przed popularnymi stałymi łączami. Mhm. Po drugie, tam było to podejmowanie dobrych, złych decyzji, przepraszam, podejmowanie czerwonych i niebieskich decyzji, które jakoś się miały przekładać na całą kampanię i ewoluować twoją postać i tak dalej. I ja przede wszystkim pamiętam, że czekałem na szóstkę, bo był tam zamek z inspiracjami azjatyckimi, gdzie tam były naga i nie wiem, kappa i inne takie stworki. I zacząłem grać w tę kampanię i bardzo szybko się znudziłem. To było rozczarowujące. No i kontynuując mój dowód anegdotyczny, więc tak, w szóstkę graliśmy my dwaj, a w siódemkę nie zagrał nikt. No prawie. No siódemki to ja nawet nie tknąłem, nawet nie wiem jak wyglądała. No właśnie muszę zobaczyć, czy... Może jest za grosze teraz gdzieś do kupienia? Może bym przetestował? No. Może była lepsza niż... Bo szczerze mówiąc, jakby w internecie, który śledzę, nawet niespecjalnie mało która strona zrecenzowała tę grę. To już było dla mnie takie bardzo smutne, że ten legendarny Bojt co Bojt cykl już nawet już nikomu się nie chce. No czekaj, siódemka ma oceny 6, 7... Szóstkę na Steamie, 7 na gry online. Ja się nie kieruję numerkowymi ocenami. Siódemka. Może ja w nią grałem? Naprawdę? Chyba. Nawet nie pamiętam już szczerze. No to jeśli w nią grałeś i nawet nie pamiętasz, to też nie jest szczególnie dobra rekomendacja. Tak, to nie jest dobra ocena tej gry. No dobra, więc może jakby zatrzymajmy się na tej tajemniczej siódmej części Heroes of Might and Magic. Niech pozostawmy takie niedopowiedzenie. Może w nią graliśmy? Może nie. Może słuchacze w nią grali? Może nie. Umówmy się. Pewnie nie. Ale kto wie. Hej, jeśli graliście, to możecie nam o tym napisać. Czekamy w ogóle na wszystkie wasze komentarze też. Jakie strategie lubicie, czego nie lubicie w tym gatunku. W jakie strategie chcielibyście zagrać? Umówmy się, ten gwiezdnowojenny XCOM byłoby najlepszy, ale może macie też jakieś inne pomysły. Może też są niezłe. Nie, ja myślę, że Warcraftowy XCOM byłby najlepszy. Umówmy się, obiektywnie Gwiezdne Wojny są lepsze od Warcrafta i na tym zakończmy ten odcinek. Możecie nam zostawiać komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, jeśli tam słuchacie tego podcastu, czy to na naszym fanpage'u na Facebooku, konkretnie chodzi mi o fanpage podcastu Myszmasz, bo tam jest o grach. Podsłuchane.pl ma kilka fanpage'y, ale tylko na Myszmaszu jest dużo o grach. To najlepszy fanpage z tych wszystkich, tak w ogóle. Możecie nam przesłać maile na krzesła@podsłuchane.pl albo kontakt@podsłuchane.pl i słuchać tego podcastu na przykład na Spotify, co podobno jest bardzo wygodne. Możecie nam też zostawiać recenzje na iTunes, czy właściwie gdziekolwiek nas słuchacie. Wystawcie łapkę w górę, czy cokolwiek. To zawsze jest miłe i... Możecie też wspomnieć znajomym, że jest taki fajny podcast. No pewnie, tak. Marketing szeptany, najlepszy. Puk, puk, puk. Dzień dobry. Czy mogę z panem porozmawiać o krzesłach? Czy słyszał pan już dobre słowo o krzesłach? Dzięki wam za uwagę. Cześć. Na razie, do usłyszenia.